No cześć, pokażę Wam, jak na szydełku wykonać taką oto okrąglutką, śliczną śnieżynkę. Ta została wykonana ze sznurka bawełnianego 2 mm. Sprawdziłam, jak ten wzór będzie wyglądał również ze sznurka 3 mm i ze sznurka 5 mm. Z każdego wygląda fajnie. Oczywiście im cieńszy materiał, tym jest taki drobniejszy i bardziej uroczy, ale myślę, że śmiało można zrobić sobie taką śnieżynkę jako podkładkę pod kubek albo jako serwetkę. O, myślę, że wygląda całkiem w porządku. To jest właśnie ten sznurek 3 mm. A to jest 2. Myślę, że bardziej stabilny pewnie będzie kubek, który ma szersze dno. Niemniej jednak może być to właśnie serwetka albo jakaś dekoracja. Sznurki, które Wam pokazałam, są sznurkami z firmy Radkar. Ich strona internetowa to www.sznurki-bawełniane.pl. Sznurki od Radkara są sznurkami, uważam, że najlepszej jakości obecnie na rynku i mówię to z pełną świadomością. Szczególnie chciałam zwrócić Waszą uwagę na sznurek 2 mm. On w środku ma wypełnienie bawełniane. Większość sznurków na rynku 2 mm w środku są po prostu puste. Są takimi jakby rurkami, czyli jest tylko taka otoczka utkana, a w środku nie ma nic. Przez co w momencie, kiedy prujemy, a zdarza się nam to często, no nie ma co ukrywać, to później ten sznurek jest zbity w sobie, jest jeszcze cieńszy niż był na samym początku. Natomiast kiedy będziecie pruć ze sznurka Radkara, absolutnie on się nie zbije w sobie, bo ma bardzo dużo napchanego tego materiału. Więc zwracajcie uwagę na jakość sznurków, bo ma to bardzo duże znaczenie. I teraz jakie szydełko do którego sznurka? Sznurek 2 mm, użyłam szydełko 4 mm. Sznurek 3 mm, użyłam szydełko 6 mm, a do sznurka 5 mm użyłam szydełko 7 mm. Zanim przejdziemy do dziergania, zapraszam Was jeszcze na moje media społecznościowe, szczególnie na Instagram. Mam nowe konto od prawie roku, niecałego. Poprzednie zostało niestety skradzione i zablokowane. Zapraszam również na Facebook. Wszędzie można znaleźć mnie pod hasłem Magda i Sznurek. I zapraszam również na Patronite, gdzie są wzory, których nie ma tutaj na YouTubie i na Buy Coffee. Zaczynamy od magicznej pętelki. Ja robię w ten sposób, że do wnętrza dłoni wkładam sobie końcówkę tak, żeby była przy małym palcu. Na dwa środkowe palce nawijam sznurek tak, żeby się skrzyżował. Przytrzymuję ten krzyżyk kciukiem. Pod pierwszą nitkę, tą naprężoną, wkładam szydełko, haczyk do dołu i ciągnę nitkę od motka. Przeciągam, wyciągam palce i teraz... Tutaj przytrzymuję sobie kciukiem te wszystkie takie jeszcze nie mocno ściśnięte sploty i teraz robię narzut na szydełko i przeciągam przez pętelkę, którą mam na szydełku. Raz, dwa i trzy. To jest jakby nasz pierwszy słupek. Wyciągam sobie teraz końcówkę, która zawsze mi się tutaj zaplątuje. Będziemy teraz nawijać zarówno na to kółko, które powstało, jak i na końcówkę po dwa słupki oddzielone od siebie czterema oczkami łańcuszka i takich podwójnych słupków, par słupków będziemy robić w sumie 8, czyli 8 razy po dwa słupki i za każdym razem oddzielamy je czterema oczkami. Czyli mamy tak pierwszy słupek, teraz drugi słupek, cztery oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery. Pierwsza para z 8 jest. I teraz znowu narzut, nurkuję, ciągnę nitkę od młotka i przeciągam przez kółko. Mam 3 pętelki na szydełku, robię narzut, przeciągam przez 2, narzut, przeciągam przez 2. I jeszcze jeden słupek. Mamy już drugą parę i 4 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. No i znowu słupek, czyli narzut, nurkuję, przeciągam przez kółko nitkę od młotka, narzut, przeciągam przez 2 pętelki, narzut, przeciągam przez 2 pętelki i powtórka. Jeżeli jest to dla Was za szybko, pamiętajcie, że w opcjach oglądania jest taki trybik w prawym rogu. Jak na niego najedziecie, to można wybrać sobie prędkość odtwarzania wolniej lub szybciej. I dalej, 4 oczka łańcuszka. Mamy już tak raz, dwa, trzy, cztery, więc jeszcze cztery takie pary. Za każdym razem dwa słupki i cztery oczka łańcuszka. I jedziemy.
Mam już 7 par słupków i potrzebuję zrobić jeszcze jedną parę. Jak kończy nam się tutaj miejsce na kółku, to po prostu wszystko przesuwamy. O, i nagle miejsca jest dużo, nawet aż za dużo. Ciągnąć za tą końcówkę, zmniejszamy kółko i dorabiam tą ostatnią parę. Słupek, słupek i na końcu oczywiście 4 oczka łańcuszka. Pierwsza para, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. Zgadza się. I teraz ciągniemy za tą naszą końcówkę, tak żeby zamknąć w miarę możliwości jak najbardziej to kółko. Im grubszy sznurek, tym oczywiście gorzej to zamknięcie będzie nam szło. Będzie po prostu większy też otwór w środku. O, udało się całkiem nieźle. I teraz zamykamy nasze kółko. Musimy wbić się. Zaraz pokażę gdzie, tylko sobie to naprostuję. Mamy tutaj 3 oczka łańcuszka, a tu słupek. I tu na szczycie jest takie jedno oczko. Wbijam się pod nie. Trzeba sobie palcami pomóc, żeby wbić się pod dwie nitki. I robimy oczko ścisłe, czyli jak się wbiłam, to przeciągam przez nie nitkę od motka i przez pętelkę, którą mam na szydełku. No i pierwszy rząd za nami. Zaczynamy drugi rząd i zaczynamy od półsłupka. Najpierw oczko w górę i teraz nurkuję, przeciągam nitkę, mam dwie pętelki i przeciągam przez nie nitkę, czyli robię pierwszy półsłupek. Teraz robię drugi półsłupek, następnie 4 oczka łańcuszka. I znowu 2 półsłupki w tym samym miejscu. Będziemy pracować właśnie tutaj na łukach. Tylko na łukach tutaj. Jak nie ma miejsca, to sobie trzeba przesunąć półsłupki, które zrobiliśmy. I robimy znowu jeden półsłupek. I drugi półsłupek. Przechodzimy do kolejnego łuku. Od razu półsłupkiem. Czyli przeciągam nitkę. I przeciągam przez 2 pętelki na szydełku. Pierwszy półsłupek za nami. Teraz drugi, 4 oczka łańcuszka i znowu 2 półsłupki w tym samym miejscu, w tym samym łuku. Raz, dwa. I dalej przechodzimy do kolejnego łuku, znowu półsłupkiem. Pierwszy półsłupek, drugi półsłupek, 4 oczka łańcuszka i znowu 2 półsłupki w tym samym łuku. Raz i dwa. I do kolejnego łuku idziemy półsłupkiem. Pierwszy, drugi, raz, dwa, trzy, cztery. Muszę wyciągnąć z kartonu sznurek, więc może być takie słychać szur, szur. Półsłupek, półsłupek. No i tak jedziemy dookoła. Za mną już tutaj ostatni łuk wypełniony 2 półsłupkami, 4 oczkami łańcuszka, 2 półsłupkami. Będziemy teraz zamykać ten drugi rządek oczkiem ścisłym, tak jak wcześniej. Tutaj mamy 2 półsłupki, pierwszy i drugi. Wbijamy się pod to pierwsze oczko, pierwszego półsłupka. Przeciągam nitkę przez oczko i przez pętelkę, którą mam na szydełku. No i drugi rząd gotowy. Zaczynamy trzeci i ostatni rząd. Idzie bardzo szybko, prawda? Przechodzimy znowu do łuku i tylko na łukach będziemy pracować. Mamy tutaj odległość jednego oczka pomiędzy naszym oczkiem, w którym mamy szydełko, ale to omijamy. Nic z tym nie robimy. Takie naciągnięcia jakby będą już na całej śnieżynce. Tu się wszystko zgadza, więc od razu, pomimo że mam tutaj to jedno oczko, to idę pod łuk i robię półsłupek, następnie 3 oczka łańcuszka i będziemy robić teraz pikotki. Raz, dwa, trzy. Pierwszy pikotek i zamykamy go w łuku półsłupkiem, czyli przeciągam nitkę
O, idę tu na wierzch, mam dwie pętelki, które przerabiam. Pyk. I teraz 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Zamykam w tym łuku, w którym cały czas pracujemy, półsłupkiem, czyli przeciągam tu na wierzch pętelkę i przerabiam. Raz, 2, 3 i ostatni pikotek w tym łuku. Tu wbijam się, przeciągam nitkę na wierzch i znowu przerabiam. Tak to będzie wyglądać. I teraz przechodzimy do kolejnego łuku od razu półsłupkiem. Czyli pomimo, że mamy dużą odległość, to szydełko ląduje w otworze tego naszego łuku. Przeciągam nitkę, narzut, przeciągam, czyli robię półsłupek, trzoczka łańcuszka. Wbijam się pod ten nasz łuk, przeciągam nitkę na wierzch, robię półsłupek, a następnie 6 oczek łańcuszka. I teraz tutaj pod łuk znowu, cały czas w tym samym, pyk, przeciągam nitkę, robię półsłupek i teraz 3 oczka łańcuszka i zamykamy pikotek półsłupkiem. Idziemy do następnego łuku półsłupkiem, czyli wbijam się, ciągnę nitkę, przeciągam, przerabiam, 3 oczka łańcuszka, pyk do łuku, przeciągam, zamykam półsłupek i teraz 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Zgadza się. Pod łuk, przeciągam nitkę i przerabiam 3 oczka łańcuszka. I zamykamy półsłupkiem. Przechodzimy do kolejnego łuku. Półsłupek, 3 oczka łańcuszka. Zamykam półsłupkiem. 6 oczek łańcuszka. Zamykam, półsłupek, raz, dwa, trzy, zamykam, op, półsłupek i w ten sposób już zrobiliśmy połowę roboty. Kończymy w identyczny sposób dalszą część śnieżynki. Zrobiłam ostatni pikotek z 3 oczek, odcinam nitkę. Wyciągam. Przyda się mniejsze szydełko. Jeżeli nie macie mniejszego, to trzeba będzie się potrudzić tym, które macie. I teraz bierzemy to nasze mniejsze szydełko, jeżeli mamy, i wbijamy się tutaj pod to pierwsze oczko. Przeciągamy końcówkę, którą odcięliśmy. Odwracam śnieżynkę i szukam oczka, z którego wyszła nam ta końcówka. O tutaj. Pyk w środek. I przeciągam końcówkę. W ten sposób uzyskamy taki sam kształt, taki łezki tego naszego zamknięcia. A następnie o tutaj pod nitkami ukrywam końcówkę. Trzeba ją poprzeciągać. Nie wiem, czy było słychać, ale to moja Stewka się przeciąga, moja psinka. I mruczy wtedy jak niedźwiedź. I tutaj gdzieś pod ściegiem uciekła mi śnieżynka. No dobra, jest z powrotem. I tą końcówkę można jeszcze gdzieś tutaj sobie poprzeciągać, jak potrzebujecie, a następnie odciąć końcówki i śnieżynka jest gotowa. Trzeba sobie naprostować jeszcze pikotki, żeby ładnie wyglądało. Do góry, nie zwijać się, do góry, do góry, do góry, do góry. Większość prac, które dziergam ze sznurka, zawsze sobie jeszcze w ten sposób układam. O. Myślę, że jest super.
Taka śnieżynka może być super pomysłem na girlandę, ozdobą gdzieś w oknie albo zawieszką gdzieś na ścianie. Może być to też super dodatek do prezentu albo do zamówienia, które składa Wam klient jako taki dodatek świąteczny. Dajcie znać w komentarzu, do czego będziecie wykorzystywać swoją śnieżynkę. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że filmik był dla Was inspirujący. Pamiętajcie, żeby zajrzeć do mnie na media społecznościowe, Instagram i Facebook Magda i Sznurek, na Patronite, tam są wzory, których nie ma tutaj na YouTubie i zapraszam na Buy Coffee. To by było na tyle, pozdrawiam i do roboty!